Kontynuując nasze rozważania na temat listu do Tytusa, rozdział drugi, zajmiemy się teraz pierwszymi 10 wersetami. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi we wszystkim, stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą, aby przeciwnik był zawstydzony. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi we wszystkim, stawiaj siebie na wzór, za wzór dobrego sprawowania, przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej i niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wszelki porządek w domu Bożym, relacje pomiędzy członkami tegoż domu opierają się na zdrowej nauce, głoszonej i zachowywanej w zgromadzeniu, czyli Kościele Bożym. Bez niej może się szerzyć bezład i nieporządek. Zasada ta tłumaczy wiele rażących odchyleń od biblijnej nauki, jakie można zaobserwować w chrześcijaństwie. Tymi właśnie problemami w szczególny sposób zajmuje się list do Tytusa. Pomyślmy choćby o ważnej różnicy między darami. Nauczyciele są darem, pasterz jest darem, ewangelista jest darem. Nauczyciele, pasterze, ewangeliści są darami. Dał dary w ludziach i ci ludzie, czyli człowiek nauczyciel, człowiek pasterz, człowiek ewangelista jest darem od Boga dla Kościoła. I o ważnej różnicy między darami a urzędami. Urzędem z kolei, który kiedyś występował, byli starsi diakoni w Kościele. I to, jeśli tylko pomyślimy o ważnej różnicy między darami a urzędami, o różnych rolach mężczyzn i kobiet, starych i młodych, relacji między pracownikami a pracodawcami. Są rzeczy, które nie przystoją zdrowej nauce i nigdy nie znajdą w Słowie Bożym poparcia. Jeśli jakaś nauka nie motywuje chrześcijan do życia w świętości i praktycznej sprawiedliwości, przynoszących cześć Panu, to nie jest zdrowa, bez względu na to, jak wzniosła może się wydawać w oczach ludzi. Zdrowa nauka dotyczy wszystkich grup w rodzinie Bożej, ale przede wszystkim musimy odnieść ją do nas samych i do naszego życia i postępowania. Zdrowie ciała jest zawsze powiązane z wyważeniem stanu poszczególnych jego członków. Tak więc sprawy, o których nauczał Tytus, dotyczą wszystkich części ciała Chrystusowego. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby zerknąć do 1 Koryntian 12:26 w tej sprawie. Kolejna rzecz to jest, trzeba zwrócić uwagę na podtemat starszych mężczyzn. Apostoł zaczyna swoje rozważania od starszych mężczyzn, którzy zajmują wyjątkowe stanowisko jako obdarzenie autorytetem, są w szczególny sposób odpowiedzialni i by dawać dobry przykład rodzinie Bożej. Jak to czytaliśmy przed chwilą, starzy mają być trzeźwi, poważni albo godni, wstrzemięźliwi, szczerzy,
albo zdrowi, w wierze, miłości, cierpliwości. Co się tyczy trzeźwości, to zwykle odnosi się ona do korzystania z napojów odurzających, narkotyków, gier komputerowych itd. Nietrzeźwość może być spowodowana także nieumiarkowanym korzystaniem ze środków żywności. Tak więc Izaakowi, pobłażającemu pożądliwości ciała, brakowało właśnie trzeźwości w podeszłych latach, co doprowadziło do zmącenia jego duchowego wzroku. I to było widać w jego postępowaniu. I bardzo niebezpieczne jest to zachowanie, o którym możemy przeczytać w pierwszej Mojżeszowej, 25 rozdział, 28 werset, albo pierwsza Mojżeszowa 27 od 1 do 4. I jeżeli teraz mamy tutaj, to tu jednak podobnie jak w pierwszym liście do Tymoteusza, mowa jest o trzeźwości w przenośnym sensie, o trzeźwości duchowej, która nie pozwala na bycie odurzonym przez namiętności i żądzę ze względu na świadomość obecności Bożej. Zdrowi wierze. Zdrowie moralne miało przejawiać się w rozumnym pojmowaniu wiary równoznacznej ze zdrową nauką. Wiara oznacza tutaj prawdę zawartą w Słowie Bożym, zaszczepioną w sercu dziecka Bożego w momencie nowych narodzin. Jak już uprzednio powiedzieliśmy, zdrowie to stan równowagi. Doświadczony chrześcijanin musi zwracać uwagę na to, aby nie przywiązywał nadmiernej wagi do pewnych prawd wiary. Dla przykładu możliwe jest, aby ktoś koncentrował się na niebiańskim stanowisku chrześcijanina, zaniedbując pouczenia dotyczące praktycznego życia wierzącego. Albo odwrotnie, będzie zajmował się tylko praktycznym życiem wierzącego, zaniedbując fakty dotyczące niebiańskiego pochodzenia. Jest to niezdrowe. Zdrowi w miłości. Podobna duchowa równowaga powinna przejawiać się w miłości braterskiej. Czynienie różnicy pomiędzy poszczególnymi członkami domu Bożego. Nie chodzi tu o miłość do Chrystusa, ta oczywiście nie pozwala na zastosowanie jakiejkolwiek miary. Nie świadczy o zdrowiu w miłości. Każdy brat, każda siostra powinna być tak samo traktowana. Zdrowi w cierpliwości lub wytrwaniu. Brak cierpliwości mógłby przejawiać się obojętnością w doświadczeniach, co nie jest rzadkie u starszych mężczyzn, lub otępieniem wobec bliskiego przyjścia Pana. Wszystko to w powiązaniu z godnością i wstrzemięźliwością, czyli sztuką opanowania się, samokontroli, pozwala zrozumieć, jaką postawę powinni przyjąć starsi mężczyźni. Równowaga połączona z trzeźwością winna być podstawą ich postępowania. Przestrzeganie owych pouczeń sprawi, że będą doświadczonymi mężczyznami, u których można zasięgnąć rady i którzy troszczą się o porządek w całej rodzinie Bożej. Kolejną grupą jest grupa starszych kobiet. Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Starsze kobiety winny w swoim usposobieniu, wyglądzie i zachowaniu zająć właściwą postawę, która jest szczególną ozdobą kobiety uchodzącej za świętą. Napomnienie to pozostaje w harmonii z tym, o czym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział 9 do 10 wersetu i w pierwszym liście Piotra, 3 do rozdział od 2 do 5 wersetu. Przede wszystkim chrześcijańska kobieta powinna być wolna od wszelkich światowych wpływów. Nie mają być skłonne do obmowy. Powinny trzymać swój język na wodzy i unikać plotkowania o innych. Pułapka szczególnie niebezpieczna dla płci niewieściej niestety. Mają nie nadużywać wina. Jest to realne niebezpieczeństwo dla starszych kobiet, które z powodu pogarszającego się zdrowia mogą sięgać po ten środek. Jeżeli nie będą ostrożne, mogą popaść w nałóg. Taka postawa przyniesie moralną szkodę, a starsze siostry przestaną wywierać dobry wpływ na swoje otoczenie.
Tego rodzaju uzależnienie jest szczególnie niebezpieczne dla kobiety, ponieważ gdy tylko jej delikatne sumienie uświadomi jej, jak nieodpowiednie jest tego rodzaju przyzwyczajenie, będzie starała się ukryć swoje uzależnienie, przez co popadnie w obłudę. Znowu mają dawać dobry przykład albo być nauczycielkami dobrego. W tym kontekście kobiety są tymi, które mają nauczać. Ich nauczanie ograniczać się powinno jedynie do kręgu domowego. Mają nauczać dobrego tego, co przystoi, ale nie pouczać mężczyzn. Sfera ich działalności w domu jest bardzo szeroka oraz różnorodna i obejmuje znacznie więcej niż tylko nauczanie. Ich wpływ może obejmować wszystkich mężów, starszych ludzi, kobiety i dzieci, chorych, biednych, samotnych. Żony winny jednak pamiętać o zaleceniu Pawłowym. Nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. 1 Tymoteusza 2:12. Nauczanie starszych kobiet ma na celu przedstawienie młodszym kobietom kompletnego świadectwa płynącego ze Słowa Bożego. Słowo kompletne odnosi się do 7 napomnień skierowanych do młodych kobiet. Liczba 7 kilka razy pojawia się w omawianym liście, o czym już wspomniane było. W Słowie Bożym 7 oznacza zawsze kompletną duchową całość, czy to w odniesieniu do złego, czy dobrego. Młodsze kobiety to kolejna grupa. Zatem starsze kobiety mają pouczać młodsze, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne lub zajęte domowymi pracami, troszczące się o dom. Dobre mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Zatem pierwszym obowiązkiem młodszych kobiet jest miłowanie i okazywanie miłości w najbliższym kręgu rodzinnym. Przy czym mąż winien zajmować pierwsze miejsce w uczuciach żony. W chrześcijańskiej rodzinie może zdarzyć się, że miłość żony do dzieci przewyższa jej uczucia do męża. Zdrowe nauczanie zaleca właściwą hierarchię uczuć, czyli najpierw mąż, potem dzieci. Wstrzemięźliwe. Słowo to oznacza umiar, skromność, powściągliwość, samokontrolę. Może faktycznie się zdarzyć, że kobieta będzie wykazywać się brakiem powściągliwości nawet w odniesieniu do właściwych skłonności, na przykład miłość do swoich dzieci, co zniekształca miły Bogu charakter relacji i uczuć w rodzinie. Czyste. Czystość jest konsekwencją powściągliwości. Mamy na myśli najbardziej osobiste relacje młodej kobiety. Frywolna namiętność wobec męża jest czymś niewłaściwym. Podobnie winna czuwać nad tym, aby okazywanie zewnętrznych uczuć wobec dzieci nie miało nadmiernie wybujałego charakteru. Gospodarne lub zajęte gospodarstwem domowym. Dom, jak już wcześniej wspomniane było, stanowi wyznaczoną dla kobiety sferę działalności. Jest ona bardzo szeroka, ale odmawia jednocześnie chrześcijańskiej kobiecie możliwości publicznego udzielania się, przez co straciłaby, jak niestety często się tak dzisiaj dzieje, swój właściwy charakter, zgodny z myślami Boga. Wszędzie tam, gdzie mowa o domu, w najszerszym tego słowa znaczeniu jest miejsce kobiety. Jej przywilejem jest sprawowanie doczesnej i duchowej opieki nad dziećmi, modlitwa, czytanie słowa, napominanie, ewangelizacja, nawet pouczanie, o ile nie wykracza poza wyznaczone granice. Na przykład czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 18:26. Utrzymywanie duchowego i materialnego porządku, dobroczynność, troska o starszych, dzieci, chorych. Przytoczony fragment traktuje przede wszystkim o działalności młodych kobiet, zwłaszcza w ich własnych domach. Ich zakres obowiązków będzie poszerzać się wraz z wiekiem. Podobnie jak w przypadku młodych mężczyzn. Dobry przykład do naśladowania stanowią święte kobiety, które podążały za Panem i służyły Mu swoimi majętnościami, o czym czytamy w Łukasza, 8 rozdział od 1 do 3.
Prace domowe odnoszą się do troski o byt materialny, chociaż nie stanowią priorytetu, to jednak z chrześcijańskiego punktu widzenia wcale nie są nieistotne. Porządek w domu Bożym wyklucza nieporządek w domach dzieci Bożych. Istnieje pewien obszar Bożego ładu, któremu mają się podporządkowywać zarówno dzieci, jak i służące, a który jest pod zwierzchnictwem kobiety. W tym wąskim obszarze domu Bożego należy utrzymywać ład, zarządzać środkami żywnościowymi, naprawiać odzież i dbać o różnorodne potrzeby domowników. We wszystkich tych dziedzinach wzorem jest dzielna kobieta z przypowieści Salomona, 31 rozdział 10 do 31 wersetu. Cecha kobiet dobre. Dobroć młodych kobiet przejawia się we współczuciu, poświęceniu, gotowości niesienia pomocy i jest środkiem zapobiegającym egoizmowi, który mógłby obudzić się przez starania wyłącznie o własne gospodarstwo domowe. Dobroć skierowana jest do wszystkich. Motywowana nią wierząca kobieta stara się pomóc gdzie i jak tylko potrafi. Mężom swoim uległe. Uległość wymieniona jest na końcu jako ukoronowanie cnót młodej kobiety. Ta cecha nie może funkcjonować bez samozaparcia i zależności od autorytetu, któremu kobieta została poddana przez Boga. Oznacza to, że przez pośrednictwo męża, który jest głową żony, kobieta okazuje uległość Bogu, któremu poddany jest jej mąż. Kobieta nie powinna nadmiernie podkreślać którejś z wymienionych cech, ale jej zadaniem jest troska o równomierny rozwój wszystkich opisanych wyżej wcześniej przymiotów. Warto przypomnieć tu przykład Marty, która troszczyła się co prawda o wiele rzeczy, ale zaniedbywała społeczność z Panem i Jego Słowem. Krótko mówiąc, zestawienie to ma pomóc kobiecie w zachowaniu równowagi we wszystkich sferach jej chrześcijańskiego życia. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. No więc jak widzimy, cały porządek nawet w sferze materialnej należy do zakresu chrześcijańskiego świadectwa. Świat, który przygląda się kobiecie przestrzegającej tego porządku, nie znajduje żadnego powodu, aby zaprzeczać Słowu Bożemu. I to właśnie o to chodzi. Tak właśnie dzieje się, gdy w chrześcijańskim domu panują chaos i bezład. Wtedy znajduje świat różnego punkty zaczepienia, różnego rodzaju punkty zaczepienia. Gdy widoczne są opisane te owoce, które omawialiśmy, nie będzie okazji do podważania autorytetu Słowa Bożego. Tak więc po raz kolejny spotykamy ową zasadniczą prawdę, że zdrowa nauka stanowi podstawę całej praktyki chrześcijańskiego życia. Kolejna grupa to młodzi mężczyźni. Młodzi mężczyźni, młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi i umiarkowani. Napominanie młodzieńców nie jest zadaniem starszych kobiet, lecz Tytusa. Jedyne skierowane do młodzieńców napomnienie, w przeciwieństwie do 7 pouczeń zaadresowanych do młodszych kobiet, dotyczy umiarkowania i samodyscypliny. Dalsze napomnienia nie były konieczne, ponieważ wśród młodych mężczyzn przebywał Tytus, który miał im służyć za wzór. To dlatego apostoł mówi do niego: we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania, dobrych uczynków. W odniesieniu do praktycznych aspektów codziennego życia Tytus jako posłaniec apostoła powinien zwracać uwagę, by nie przejawiać żadnych braków. Już wcześniej tłumaczyliśmy, co oznaczają dobre uczynki. Są one wyraźnymi oznakami wiary i miłości, o czym czytaliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdział 3 werset. Skierowane do młodzieńców napomnienia młodego Tytusa musiały być połączone z przykładem jego dobrego życia. W przeciwnym razie były pozbawione wartości i mocy. Nauczanie Tytusa musiało cechować się przede wszystkim niesfałszowaniem. Ważne jest, aby nauka nie była mieszana z wątpliwymi elementami. Te złe dodatki mogą doprowadzić słuchaczy do tego, że odrzucą zdrowe części przedstawianej im nauki albo nie będą w stanie trzeźwo jej ocenić,
przyjmą wszystko i sami staną się propagatorami poważnych błędów. Im większym autorytetem cieszy się osoba przynosząca daną naukę, tym większe także to niebezpieczeństwo. Godną powagą. Tej cechy często brakuje dzisiejszym kaznodziejom. Nierzadko, chcąc przyciągnąć uwagę słuchaczy, próbują wywierać na nich wrażenie, pobudzić wyobraźnię bądź wzbudzić ciekawość. Tego rodzaju zwyczaje, lekkomyślne lub niestosowne słowa niszczą zbawienne działanie prawdy i odbierają jej Boży charakter. Mówca traci w ten sposób autorytet i prawo występowania wobec słuchaczy jako wyrocznia Boża. Mową szczerą i nienaganną. Mową zdrową, wolną od zarzutów. Kto naucza, będzie spotykał się z krytyką. I to często ze strony wiernych braci, którzy dokładnie badają jego słowa, aby wychwycić to, co niesłuszne i sprzeczne ze zdrową nauką. Nauczyciel powinien tak mówić, aby nie dawać powodu sprzeciwu. Słowa, które nie są właściwe i słowa, które nie są właściwie dobrane i uzasadnione, często biorą się z potrzeby wprowadzenia elementu nowości, skupienia uwagi słuchaczy na mówcy. Tego rodzaju wypowiedzi stają się narzędziem w ręku źle usposobionych ludzi, którzy będą starali się zaatakować głoszącego. Jeżeli natomiast jego mowa jest zdrowa, ma w sobie moc. Wszak nie osądza się lekarstwa, które przynosi zdrowie tym, którzy je zażywają. Kto mimo to atakuje słowa wiernego nauczyciela, zawstydzony będzie zmuszony cofnąć swoje niesłuszne zastrzeżenia. Słudzy. Kolejna grupa to słudzy. Oprócz młodzieńców Tytus miał napominać także sługi. Nie otrzymał natomiast zalecenia, aby napominać starszych mężczyzn i kobiety. Zachowanie sług miało być wierne nauce naszego Zbawiciela Boga. Kto jest świadomy, że został wyratowany przez Boga i to za jaką cenę? I kto zna samego Boga, ten ma tylko jedno życzenie. Chce otrzymywać od Niego pouczenia i wydawać owoce. Postępowanie wiernych sług jest obrazem tego, czego nauczyli się od swojego mistrza. Ich zachowanie świadczy, do jakiej szkoły uczęszczali. Przynoszą chwałę nauczycielowi. Przyjęta do serca nauka Boga Zbawiciela przynosi następujące rezultaty w życiu sług. Po pierwsze, są ulegli wobec swoich panów. Istnieje pewna różnica między uległością a posłuszeństwem. I ważne jest, abyśmy o niej nie zapominali. Posłuszeństwo odnosi się do konkretnych nakazów lub zakazów i ma być praktykowane przez dzieci oraz sługi. Natomiast uległość jest raczej uznawaniem autorytetu, któremu należy się podporządkować. Jest to postawa zalecana żonie wobec męża, podczas gdy od sługi się wymaga posłuszeństwa i uległości. Słudzy dbają o to, by podobać się swoim panom we wszystkim. W szkole Zbawiciela Boga uczymy się, aby nie zabiegać o podobanie się samym sobie. Czy nasz Pan nie podążał tą drogą wobec swego Boga? Sługa musi być zawsze czujny, aby dostrzegać to, co podoba się Panu. Nie buntują się. Próby przeforsowania swojej własnej opinii oraz sprzeciwianie się myślom i rozporządzeniom Pana, któremu sługa podlega, są niewłaściwe. Niczego sobie nie przywłaszczają. Niebezpieczeństwo to powiązane jest z relacją sługa-pan, która różni się zasadniczo od relacji syna z ojcem. W przypadku Onezyma, jak czytaliśmy w Filemona 1:19, widoczne jest to uchybienie u nienawróconego jeszcze sługi, który nadużył zaufania swojego pana. W przeciwieństwie do tego chrześcijański sługa powinien okazywać wierność i sumienność w tym, co zostało mu powierzone. Zauważmy, jak często Bóg przedstawiony jest w tym liście jako Bóg Zbawiciel. W pierwszym rozdziale, trzecim wersecie przedstawiono rozkaz naszego Boga Zbawiciela, zaś w wersecie kolejnym czytamy o Chrystusie Jezusie, Zbawicielu naszym. W rozważanym poprzednio fragmencie, drugi rozdział, 10 werset,
była mowa o nauce naszego Boga Zbawiciela. Werset 13 tegoż rozdziału mówi o objawieniu naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kolejny fragment, 3 rozdział, 4 werset, traktuje o dobroci i miłości naszego Boga Zbawiciela, która się objawiła, aby nas ratować. Po raz ostatni, 3 rozdział, 6 werset, czytamy o Duchu Świętym wylanym na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Tak więc w dziele zbawienia Jezus Chrystus nigdy nie jest traktowany w oddzieleniu od Boga, lecz zawsze pozostaje w doskonałej relacji z Nim. Bóg rozkazuje, naucza i objawia się w osobie Chrystusa. I w tej samej osobie objawiła się Jego miłość. W Chrystusie Bóg nas zbawił. Czekamy na objawienie Jego chwały w Jezusie. W międzyczasie nasz Zbawiciel wylał na nas Ducha Świętego. Jednym słowem, będące naszym udziałem zbawienie, ofiarowany nam Duch, przyszła też w przyszłości chwała. Wszystko otrzymaliśmy od Chrystusa, Zbawiciela, który jest obrazem Boga niewidzialnego, jak czytamy w Kolosan 1 rozdział, 15 werset. W oczekiwaniu na chwałę otrzymujemy pouczenie łaski, o czym mówi nasz 2 rozdział, werset 11. I tutaj różnica pomiędzy listem do Tytusa a dwoma listami do Tymoteusza jest godna uwagi. I warto podkreślić tylko kilka aspektów. Pierwszy list do Tymoteusza mówi bardziej o Bogu Stwórcy, zachowującym przy życiu swoje stworzenie, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 4:10, podczas gdy drugi omawia upadek w domu Bożym oraz drogę wierzącego pośród gruzów i zgliszczy tegoż domu. Z kolei w drugim tekście podkreślono w szczególny sposób panowanie Chrystusa. Pan jest najczęściej występującym tytułem w tym liście, spośród tych, jakie przyjmuje w nim Jezus Chrystus. Lekceważenie doskonałych praw Pana charakteryzuje ludzi dni ostatnich. Apostoł Piotr mówi o tym czasie. Wyprą się oni władcy, który ich nabył. Dlatego, jak czytamy w 2 Piotra 2:1, dlatego my, chrześcijanie, którzy żyjemy w tych czasach, jesteśmy powołani do głoszenia konieczności podporządkowania się Bożemu autorytetowi. Może możliwe jest to poprzez uległość wobec Jego słowa. Godne zastanowienia jest, że w liście do Tytusa imię Pan nie występuje ani razu. I dlatego możemy zająć się analizą drugiej części listu Tytusa w następnym spotkaniu. I tą drugą część, przypomnę, że zatytułowaliśmy jako pouczenie łaski odnośnie naszego postępowania i zachowania w świecie.